Mamy kochani kolejną trzecią część sparingu w grupie U10, gra kolejna szóstka. Zobaczcie kochani, czy nie ma tam gdzieś wśród waszych pociech znajomych, sąsiadów. Uwaga, jest, mamy brameczkę. Mamy kolejną brameczkę, kochani, strzeloną przez U10. Także, tak jak mówię, no dosyć jednostronny to jest jakby sparing. Natomiast chłopcy też pokazali ząbka, pokazali jedną bardzo ładną akcję, bardzo ładną bramkę. Także myślę, że będą postrachem niejednego rywala w swojej grupie wiekowej. Przypominam, że grają ze starszymi chłopcami. A to wszystko, co oglądacie, kochani, dzieje się na terenie PGE Narodowego Stadionu, kochani, w Warszawie, gdzie wczoraj mecz rozgrywała reprezentacja Polski z Irlandią 2-1. Wspaniałe widowisko. Gutek, kochani, tutaj w dziadku, zobaczcie, z numerem 33. Tak? Co masz? Natomiast na boisku sparuje U9, U10, natomiast chłopcy, kochani, w swoim żywiole, zdaje się, jeszcze w tym momencie bawią się w dziadka. Klepiemy, przegrywamy piłkę. Natomiast uwaga, piękny strzał, kochani, z woleja. Chłopak strzela po okienku. Właściwie to nie taki wolej, to chyba bardziej na fałszy, widzę zewnętrzna część stopy, ale ładnie siadło, fajnie wpadło nam na okno. Natomiast Gutek, kochani, prosto z auta po 7, prawie 8 godzinnej wyprawie. No, mieliśmy troszkę tarapatów po drodze z amortyzatorem, potem troszkę korku w Warszawie, gdzieś tam nawigacja nas poprowadziła jakimiś takimi bokami i Guciu prosto z auta, kochani, jako ostatni zawodnik dociera na boisko. Tutaj jako kapitan U10 wręcza kwiaty pod pomnikiem Kazimierza Górskiego, natomiast w swoim meczyku, kochani, strzela bardzo ładną bramkę, taką brazylijkę. Także gratulacje, Gutku, ma swoją pamiątkę na swoje życie. Myślimy, że to, Gutku, nie ostatnia twoja bramka, no pierwsza wpadła, ale oby to nie była ostatnia. Natomiast jakby to nie było, kochani, to wspaniała pamiątka. No bo strzelić Cegola na Narodowym, kochani, to fajny wyczyn, naprawdę. Także jeszcze raz gratulujemy. Natomiast, kochani, no tam widzę, często do sieci wpada jednak na do naszych dziewięciolatków. Także no ciężko im troszeczkę posparować z naszymi kartami U10. Widzę, że mamy na U10 naprawdę fajną bandę. Jak przyglądam się tym chłopcom, kochani, bo trener też jeszcze nie bardzo wie, jak ich pozostawiać. No, myślę, że dużo mądrzejszy też będzie, kochani, po obozie w Cetniewie, który będzie miał miejsce w grudniu. Natomiast na dzień dzisiejszy, kochani, ja, jak przyglądam się, to tutaj z tych chłopców, no, wybrałbym naprawdę taką bandę, taką ostrą szóstkę, kochani, która, myślę, rozałaby no ostro. Natomiast szóstkę, cała osiemnastka roza ostro, kochani. Wszyscy są naprawdę świetni. Natomiast no, jak tak przyglądam się, kochani, to jest piękne, bardzo ładne trafienie, super. Mamy bardzo ładnego gola. Natomiast powiem, kochani, że fajna banda, fajna brygada. Każdy z tych chłopców wnosi wielką wartość dodaną. Piłka nożna to gra zespołowa. Ktoś rozgrywa, ktoś robi granie, ktoś drybli, ktoś na szpicy czeka na wykańczanie końcowych piłek i ktoś jest od obrony, czyli aby nie dać, kochani, bić. Uwaga, mogła fajna brameczka wpaść. Także mama, która to jest godzina, bo przed nami to zaczyna się 12:15, zaczyna się
to w takim razie ty pobądź tutaj, dobrze, a ja idę na ten psychologiczny tam, dobra? Dobra. W takim razie, kochani, 12.15 mamy wykład z psychologii sportu. Chciałbym to wydarzenie, jakby, kochani, nagrać, posłuchać, także żegnamy się ze sparingiem grupy U10 na U9, kochani. No, dosyć srogą nauczkę przekazała grupa U10 grupie U9, natomiast oni mają też swoje honorowe trafienie, także gratulujemy im serdecznie. Do zobaczenia w takim razie, do usłyszenia. Słuchajcie, trener motoryki z Bayern Monachium. Trener motoryki z Bayern Monachium ma nam powiedzieć o różnicach między Bayernem a nami. Oglądał nasze mecze, które wygraliśmy. Trener, który na co dzień pracuje z motoryką Bayernu Monachium. Technicznie, praktycznie, też bardzo ważne inne rzeczy. Ale ma widać, że ma niemiecki akcent. Mówi po polsku, ale z niemieckim akcentem. Też mówił. Bardzo dziękujemy Oliverowi. Ja myślę, że to jest czas na brawa nie tylko dla naszych reprezentantów, ale również dla naszych trenerów, również do Olivera, który specjalnie dla nas przyleciał do Polski. A teraz właśnie prosimy o ogromne brawa. Prosimy o brawa do Olivera. Jest na mistrzu, gratuluję cały czas. Przyjechał po prostu z Bayernu dla nas. A jak widać, to zapiszymy do obu na to, że Państwo obecnie są nie bazuje na tym, co na to, że wszyscy, jak wszyscy znamy się na piłce, nie. Po prostu cały czas szukamy ekspertów, z różnych rejonów Europy. Jest na mnie tutaj, jeszcze raz przypomnę, że to gość, który jest związany z trenerem Bayern Monachium, ale musi mieć jeszcze jednego gościa zagranicznego. Bardziej związanego z rejonami hiszpańskimi, ale o nim wkrótce. Obserwujemy końcówkę zmagań roczników U9-10. Tutaj wielka treningowa próba na PGE Narodowym. Dziewczyny także ostatnie minuty swojego meczu. No, to jest niesamowite, pograć w Dziadka na Narodowym, kochani, gdzie dzień prędzej w Dziadka grał Błaszczykowski, Lewandowski, Krychowiak i inni wielcy naszej reprezentacji, także fajna frajda, jeszcze raz gratulujemy serdecznie. Zobaczcie jeszcze ten czerwono-biały śnieg, który tam zalega z wczorajszego konfetti po awansie, robi to naprawdę ogromne wrażenie. Tutaj z numerem 33 zalicza swoje debiutanckie trafienie, kochani, nie w reprezentacji, bo w reprezentacji debiutanckie zaliczył w meczu z Bayernem Monachium, tam strzelił gola, natomiast na Narodowym to jest absolutnie, kochani, że takie naprawdę wspaniała pamiątka, kochani. To są wielkie chwile, wspaniałe przeżycia, których nikt tym chłopcom nie zawiedzi. Także, kochani, trenujcie, co mogę powiedzieć, trenujcie. Wszystko jest dla was, to nie jest tutaj zamknięte. Co roku można dostać się do reprezentacji, kochani, nie tylko tej,
do drużyny klubowej, do pierwszego składu. Cały czas jest nad czym pracować, o co walczyć, kochani. Tylko żeby się chciało, kochani. Także jeżeli jest to waszą pasją, jeżeli kochacie te rzeczy robić, to trzeba po prostu to robić. Zobaczcie, przecież po tych chłopcach widać, kochani, że to jest ich życie. To jest coś, co oni kochają robić. Ja myślę, że gdyby dostali wybór, czy chcieliby piłkę, czy cokolwiek innego, myślę, że każdy z nich bez wahania wybrałby piłkę. Natomiast pamiętajcie, że poza piłką są jeszcze również inne ważne rzeczy. Bardzo ważna jest szkoła, kochani. My mamy tą frajdę i radość, kochani, że Gutek to zawodnik, dobry piłkarz, ale również bardzo dobry uczeń, bardzo taki uzdolniony matematycznie, kochani, w angielskim mu świetnie idzie. No, muszę powiedzieć, że naprawdę uczy się fajnie, także no, na dzień dzisiejszy jeszcze dajemy radę świetnie to godzić, aczkolwiek tej nauki jest cały czas coraz więcej. No, jesteśmy w czwartej klasie z racji tego, że zaczęliśmy, kochani, zaczęliśmy rok szybciej, bo to jest 2006, natomiast sporo jego rówieśników jest w trzeciej klasie teraz, natomiast myśmy zaczęli jeden rok szybciej, także... Także kochani, myślę, że za momencik sparing dobiegnie końca. Ja idę, bo 12.45 jednak zaczyna się to spotkanie z panią psycholog. Także tutaj chłopcy skończą swój sparing, a tam rozpocznie się spotkanie z panią psycholog. Także jeszcze ostatnie fragmenty z pobytu Gutka, Natana, Natan numer 20, Gutek 33 na murawie. I potem, kochani, przeniesiemy się na salę wykładową, zagrzejemy się przy okazji troszkę. Natomiast muszę powiedzieć, że Gutki będą teraz się regenerować, odpoczywać. Myślę, że w pełni na to zasłużyli. Ja tutaj stoję, kochani, i z tego stania jestem zmęczony, a oni tam bardzo aktywnie, przypominam, kochani, cały czas w ruchu, w treningu motorycznym, prędzej w treningu pokazowym. Natomiast przypominam, że Gutek prosto wysiadł z auta, także mimo wszystko dał radę. Ma pamiątkowe trafienie z palibu przeciwko, kochani, udzielić na stadionie narodowym. Także do zobaczenia, do usłyszenia. Trzymajcie się. Nasze U10 kończą zajęcia, także to jest naprawdę ostatnie chwile, kiedy tutaj oni są na narodowym. A my teraz mamy spotkanie, kochani. Informacje nie tylko są ważne dla naszych dzieci, to są informacje, które są bardzo ważne dla nas. Ruszyły też ze swoimi pociechami, ze swoją drużyną, także ruszyły obiady. Do zobaczenia.